Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Janie, drodzy bracia w kapłaństwie, z ojcem prowincjałem i ojcem kustoszem, gospodarzami tego miejsca oraz księdzem kanclerzem i księdzem dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin naszej krakowskiej metropolitalnej kurii. Drodzy siostry i bracia, panie wojewodo i wszyscy przedstawiciele władz samorządowych i rządowych, w tym pani kurator. Drodzy siostry i bracia, rodzice, droga młodzieży, kochane dzieci, wy wszyscy, którzy zostaliście zgromadzeni w dzisiejszej pielgrzymce rodzin Archidiecezji Krakowskiej, złączeni poprzez waszą miłość i oddanie wobec Matki Bożej Kalwaryjskiej. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Słyszeliśmy przed chwilą właśnie ten fragment i te słowa świętego Pawła Apostoła z jego listu do Rzymian. Nikt nie żyje dla siebie. Ale paradoksalnie, co jakiś czas w myśli europejskiej pojawiają się koncepcje takiego życia człowieka, według których powinien on być całkowicie izolowany wobec innych, żyjący własnym tylko życiem skoncentrowanym na samym sobie. To głosił jeden z najwybitniejszych myślicieli przełomu XVII i XVIII wieku, Wilhelm Leibniz, który twierdził, że człowiek jest monadą, zamkniętą w sobie cząstką tego świata, monadą bez drzwi i okien, a więc zamkniętą na jakiekolwiek wpływy z zewnątrz. Monadą, która zawdzięcza swoją aktywność tylko i wyłącznie sobie samej. Według różnych modnych dzisiaj koncepcji psychologicznych, człowiek to ktoś, kto za wszelką cenę powinien być skoncentrowany na sobie samym. W imię tak modnych haseł bycia sobą i realizowania siebie samego bardzo często kosztem innych ludzi. Bo liczy się, bo powinna się liczyć tylko własna, skoncentrowana na sobie jednostka, powinno się liczyć tylko własne ja. A święty Paweł mówi, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt z nas nie umiera dla siebie. Jesteśmy otwarci. Jesteśmy otwarci na innych, bo dzięki innym i razem z innymi żyjemy. I dlatego od strony pozytywnej to otwarcie się na drugiego człowieka, jakże pięknie wyraża hasło naszej 28. archidiecezjalnej pielgrzymki rodzin. Człowiek powołany jest do pełni życia. Bo pełne życie człowieka znaczy jego otwarcie. Jego najpierw otwarcie na Boga w Trójcy Świętej jedynego. Wbrew coraz bardziej
agresywnym ideologiom materialistycznym i ateistycznym, które pragną wedrzeć się do naszych serc i umysłów. Być otwartym na Boga. To najpierw być otwartym na Boga Stwórcę, który jest On jedynie źródłem człowieczej godności, godności każdej i każdego z nas. I dlatego, wpatrując się w Niego i uznając Go jako Ojca wszelkiego bytu i każdego życia, dostrzegamy transcendentny wymiar godności osobowej. Nie jesteśmy, jak niektórzy by chcieli dzisiaj, ludzkimi zwierzętami obok zwierząt pozaludzkich. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy istotami stworzonymi na Boży obraz i Boże podobieństwo, nie na podobieństwo zwierząt. Na obraz Boga, który kocha. I dlatego nasze odniesienie do Boga sięga właśnie tego szczególnego wymiaru odniesienia się do Ojca, który tak umiłował świat, który tak bardzo umiłował każdego z nas, że dla nas i dla naszego zbawienia dał, wydał swego Syna jednorodzonego, który stał się człowiekiem, rodząc się z przeczystego łona Najświętszej Dziewicy. I dlatego w myśl tego, czego nas nauczył Pan Jezus, zwracamy się codziennie do Boga słowami modlitwy: Ojcze nasz, wyrażając najpierw naszą cześć i nasze zatroskanie o to, aby Jego chwała rosła pośród nas i w nas, w naszych sercach. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. A równocześnie zwracamy się do Boga, naszego Ojca, przedstawiając Mu wszystkie nasze codzienne sprawy. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Człowiek otwarty na Boga jest jednocześnie otwarty na Jego Syna jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. To są właśnie te słowa, które tak głęboko, tak jednoznacznie wybrzmiały w czytanym dzisiaj fragmencie listu świętego Pawła do Rzymian. Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. W życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i zmartwychwstał, by zapanować tak nad umarłymi, jak i nad żywymi. A to otwarcie na naszego Pana Jezusa Chrystusa znaczy najpierw otwarcie na Jego Ewangelię, na tę prawdę o Bogu i o człowieku, która w Jego świętych księgach jest zawarta i którą On, Jezus Chrystus, Boży Syn, objawił w sposób najwyższy i ostateczny. Być otwartym na Chrystusa, naszego Pana, to znaczy żyć życiem ustanowionego przezeń Kościoła, żyć Jego sakramentami. Tworzyć jedną wspaniałą
rzeczywistość Bożego ludu, którego On, Chrystus, jest głową. Być otwartym na Boga. Znaczy to także być otwartym na działanie Ducha Świętego, co najpierw od strony negatywnej, jakże głęboko wyrażają słowa listu świętego Pawła, tym razem skierowanego do Efezjan, gdzie apostoł narodów woła: nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Nie zasmucajcie Ducha Świętego, którego znamię otrzymaliście w sakramencie chrztu na życie wieczne. I dlatego od strony pozytywnej otwierać się na Ducha Świętego to znaczy żyć w prawdzie, tej autentycznej i najwyższej, która zawarta jest w Ewangelii. Tej Chrystusowej prawdzie, którą On, Duch Święty, nieustannie nam przypomina i uczy, jak ją zastosować w codzienności. Przypomina i uczy, jak żyć Ewangelią poprzez głos naszego sumienia. I stąd wielkie zadanie każdego chrześcijanina, by żył zgodnie z własnym, dobrze ukształtowanym sumieniem. Bo to daje, i jedynie to, gwarancję wewnętrznego pokoju. Człowiek otwarty na Ducha Świętego jest człowiekiem prawdziwie Bożym, człowiekiem pokoju. I każdy, kto ma szczęście z takim człowiekiem się spotkać, czuje przedziwne promieniowanie pokoju, które ogarnia całe jego otoczenie. I stąd nasze nieraz tak trudne do wyrażenia, ale przecież przeżywane pragnienie, by często spotykać się z ludźmi Bożego pokoju. Pokoju, który jest darem Ducha Świętego. I stąd to tak ważne otwarcie się na wszystkie Jego natchnienia. I stąd ta codzienna prośba, którą musimy zanosić do Ducha Świętego, aby dał nam odwagę te natchnienia w sobie odczytywać i za nimi mężnie, bez jakiegokolwiek wewnętrznego lęku, iść dalej. Pełnia życia, które sprawia, że żyjemy z innymi i dla innych. To pełnia, którą osiąga się w życiu małżeńskim i rodzinnym. Nie żyjemy dla siebie i nie umieramy dla siebie. Wbrew lansowanym dzisiaj najprzeróżniejszym ideologiom, począwszy od ideologii singli, która każe nam żyć właśnie jako te samotne wyspy. A jeżeli akceptuje się jakieś związki z innymi, to na zasadzie przelotności, nietrwałości, bez jakichkolwiek wzajemnych zobowiązań. By móc według tych ideologii pewnego pięknego dnia powiedzieć: dziękuję, kończymy, idziemy sobie osobno dalej przez to życie. Wbrew także ideologiom gender i LGBT, które mówią nie o człowieku jako kobiecie i mężczyźnie,
o ich płciowości związanej tak organicznie z ich życiem biologicznym, ale które twierdzą, że bycie kobietą i mężczyzną to sprawa aktualnej decyzji, którą można za chwilę odwołać, a jednocześnie domagać się, żeby ta nasza sprzeczna z biologią, ale także z zapisami prawa, płcią, żeby ta decyzja była przez wszystkich uznawana i żeby wszyscy przed nią nabożnie klękali. To nie ma nic wspólnego z tym wielkim, wspaniałym zamysłem Pana Boga, kiedy powoływał do życia człowieka jako kobietę i mężczyznę, którzy mają żyć dla siebie, którzy mają żyć razem, których miłość ma być płodna, a w tej płodności mają widzieć przejaw Bożego błogosławieństwa. Mają żyć razem i dla siebie jednocześnie, zgodnie z tym, co przysięgają wobec Boga i wobec Kościoła w sakramencie małżeństwa, ślubując sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską i to, że będą trwali ze sobą na dobre i na złe, aż do chwili śmierci. To jest chrześcijańskie małżeństwo. To jest ta wspólnota, do której Bóg powołał człowieka. To jest ta wspólnota, dla której najwyższym wzorem jest sama Trójca Przenajświętsza. I dlatego, jeżeli dzięki miłości rodzicielskiej są powoływani do życia nowi ludzie, ich dzieci, to rodzice rozumieją, że od tej chwili, jeśli mają dzieci, to nie żyją dla siebie, żyją dla dzieci. To jest ich święte powołanie, a jednocześnie największa godność i źródło radości. I dlatego rozumiemy w świetle właśnie tej Bożej prawdy, jak sprzeczne jest z wolą Bożą to, gdy dziecko uważa się za przeszkodę i zawadę w realizacji siebie i jak, przerażające sformułowanie, niektórzy dochodzą do tego stwierdzenia i tej decyzji, że w cudzysłowie dziecko trzeba usunąć. Sami doskonale wiecie, co to naprawdę to sformułowanie wyraża. Usunąć dziecko z horyzontu własnego życia, z możliwości kochania, z możliwości opieki, okazywania serca. Okazuje się, że w tym momencie nie tylko dziecko się usuwa, to znaczy zabija, ale zabija się też własne serce i siebie samego krzywdzi w sposób przeogromny. Dziecko jest błogosławieństwem. Dziecko jest źródłem radości. Ileż o tym mogliby powiedzieć małżonkowie, którzy pragną z całego serca mieć potomka, mieć własne dziecko. Ile poświęceń,
są gotowi pokonać, by cieszyć się dzieckiem. To dla nas wszystkich musi być zawsze jedną wielką, przejmującą nauką. Nie żyjemy dla siebie. Rodzice chrześcijańscy żyją dla dziecka nie tylko w wymiarze zapewnienia właściwych warunków życia, warunków materialnych, ale przecież chrześcijańscy rodzice, zgodnie zresztą z tym, co ślubują w chwili zawierania małżeństwa, są odpowiedzialni za przekazywanie największego skarbu, jaki mają, jakim chcą i uważają, muszą się dzielić. Skarbu wiary, skarbu swojej miłości do Boga, skarbu swojej nadziei w Bogu pokładanej. Bo odniesienie rodziców do swoich dzieci jest przedłużeniem tego ich odniesienia do Chrystusa, dla którego żyjemy i dla którego umieramy i który jest fundamentem naszego człowieczeństwa. Ale też i na odwrót. Dzieci mają swoje bardzo określone powinności wobec własnych rodziców. Powinności, które tak głęboko określa czwarte przykazanie dekalogu. Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło. Pan Bóg tego chce. Pan Bóg tego wymaga. A jednocześnie Pan Bóg błogosławi miłości dzieci do własnych rodziców, zwłaszcza wtedy, kiedy oni szczególnej miłości i opieki potrzebują. W chwilach trudnych, w chwilach choroby, w chwilach jesieni ich życia. Czcij ojca swego i matkę. Przedziwne słowo, bo przecież cześć należy oddawać samemu Bogu. A Bóg mówi do dzieci: czci także swego ojca i swą matkę. Nie żyjemy dla siebie. I dla siebie nie umieramy. Kiedy mówimy o ojcostwie i macierzyństwie i o obowiązkach rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców, w tym życiu razem i dla siebie, mamy na uwadze także tę szczególną wspólnotę, jaką jest nasza ojczyzna. Ten rok 2020 jest szczególną okazją, by zrozumieć, jak wielka to jest wartość, ojczyzna, kiedy cofamy się naszą historyczną pamięcią do wydarzeń sprzed 100 lat. Dopiero co odrodzona, niepodległa, znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. I wtedy w odpowiedzi na wezwanie Rady Obrony Narodowej pospieszyli do wojska młodzi chłopcy, zwłaszcza ze wsi, biedni, niekiedy bez butów. Nie ulegli wtedy bolszewickiej propagandzie, która mówiła, że to jest wojna ich panów. Oni wiedzieli,
idą bronić Polski. Idą bronić własną ojczyznę. Stają na straży tego, co najświętsze w dziejach naszego narodu. I ta ich gotowość, by walczyć, by jak trzeba oddać własne życie, ta ich szczególna gotowość ducha była budowana na wielkiej wówczas narodowej modlitwie do serca Jezusowego i do Matki Bożej Królowej Polski. Jak wiemy, doszło do tego, co się określa cudem nad Wisłą. Do wydarzenia, które organicznie związane jest z uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z dniem 15 sierpnia 1920 roku. Warszawa została ocalona. Nadzieja wróciła. A dzisiaj, gdy świętujemy nasze spotkanie z Matką Najświętszą Kalwaryjską, znajdujemy się w dniach dokładnie, gdy 100 lat temu doszło do decydujących zmagań nad Niemnem. Zmagań, które ostatecznie położyły kres ateistycznej, bolszewickiej nawale. Matka Boża, ta z Jasnej Góry i ta z Ostrej Bramy zwyciężyła. Bo dla tych chłopców liczyła się Polska. I kiedy o tym mówię do was, drodzy siostry i bracia, zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo dzisiaj ważne jest zmaganie o Polskę, o jej tożsamość, o jej duchowe fundamenty. Jak bardzo ważna jest rola nauczycieli, tak jak wtedy, ponad 100 lat temu, bo oni sprawili te siłaczki Stefana Żeromskiego, że wiejskie dzieci, ucząc się języka polskiego i polskiej historii, wiedziały, czym jest Polska. I zdawały sobie sprawę z tego, że nie mogą się dać podzielić na różne klasowe podziały i warstwy zgodnie z marksistowską ideologią. Mimo różnic, zwłaszcza od strony materialnej, jest coś najbardziej istotnego, co Polskę stanowi. I stąd, drodzy siostry i bracia, myśląc o ojczyźnie dzisiaj i o wyzwaniach, przed którymi stoimy, musimy także mieć na uwadze szczególne posłannictwo polskich nauczycieli, którzy także muszą wiedzieć, że nie dla siebie tylko żyją, ale dla tej młodzieży i tych dzieci im powierzonych, że żyją dla ich przyszłości, że żyją dla przyszłości naszej ojczyzny, poświęcając się i przekazując tym młodym najświętsze wartości, a jednocześnie starając się bronić tych młodych przed złem, które podstępnie pragnie wkroczyć, wedrzeć się w
serca i umysły dzieci i młodzieży pod postacią najrozmaitszych antyludzkich ideologii. I stąd moje wielkie wyrazy wdzięczności i uznania dla pani kurator województwa małopolskiego, która jest z nami się modli, ale też wiemy, jak bardzo o tę teraźniejszość i przyszłość polskich dzieci i młodzieży jest przejęta tym, zaangażowana w to, jak jej na tym wszystkim, co polskie, prawdziwie polskie, zależy. Drodzy siostry i bracia, nie żyjemy dla siebie, nie umieramy dla siebie. Jednoczy nas Chrystus, jednoczy nas miłość do Jego Przenajświętszej Matki. To Matka Chrystusa i nasza Matka nas tutaj zgromadziła. Wpatrujemy się w obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, Hodegetrii, tej, która wskazuje swoją ręką na Chrystusa, na tego, który jest prawdą, drogą i życiem. A jednocześnie, gdybyśmy odsłonili sukienkę tego obrazu, zobaczylibyśmy, jakże przejmujący i wzruszający gest Dzieciątka Jezus, które swą rączką obejmuje szyję swej matki. Ona zatroskana o dziecko. Ono wyrażające bezmiar zaufania i miłości. Wzór dla nas. Ona, Matka Najświętsza, nie żyła przecież dla siebie, tylko dla swego Syna Jezusa Chrystusa. Ale jednocześnie, żyjąc dla Niego, była zatroskana o innych. I stąd jej słowa z Kany Galilejskiej, pełne zatroskania, niepokoju, wina nie mają. Matko Najświętsza, Matko Kalwaryjska, która zechciałaś nas tak licznie zgromadzić dzisiaj wokół siebie na Kalwaryjskim Wzgórzu, nieustannie pokazuj nam Chrystusa. Prowadź nas drogą do Niego. Ucz nieskończonego zaufania do tego, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się bratem każdej i każdego z nas. A jednocześnie pokazuj, jak dobrze, jak wspaniale, jak szczęśliwie jest być blisko Jezusa. Tak blisko, że swoją rączką przygarnie, przytuli, pobłogosławi. Ucz nas tego, Matko, bo przecież wiemy, nie żyjemy tylko dla siebie i nie umieramy tylko dla siebie, ale umieramy dla Twojego Syna, który do końca każdą i każdego z nas umiłował. Amen.